Jak wirus na stronie internetowej może wpłynąć na spadek sprzedaży online? Zobacz na przykładzie jednego z moich klientów. Ta firma miała swój sklep internetowy, a ja zajmowałem się dla nich budową widoczności w Google. Pracowaliśmy razem już około 4 lat, wyniki były naprawdę dobre. Firma była na pierwszych miejscach na kluczowe frazy w swojej kategorii, w swojej branży. Natomiast w pewnym momencie pozycje zaczęły lawirować. Pomyślałem, że to może być zjawisko naturalne związane z tym, że zmienia się algorytm Google'a czy, czy coś takiego, więc na razie przyglądałem się temu na spokojnie, robiłem swoje. Natomiast w pewnym momencie strona została całkowicie wycięta z wyników, zdarzyło się to, co widzisz na tym wykresie. No i teraz trzeba było szukać przyczyny, co się wydarzyło. Pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to zajrzenie do Google Search Console, czyli do takiego programu, w którym możemy sobie monitorować, czy na przykład Google nie nałożyło na nas jakichś kar. Tam było wszystko ok, więc no, trzeba było szukać dalej. I to, co zrobiłem, to po prostu wpisałem adres tej strony w Google i zobaczyłem to. Nie pierwszy raz widzę coś takiego i wiem, że to jest wirus na stronie internetowej. W przypadku tego klienta, autor ich sklepu internetowego już go łata i ratuje. Ja liczę, że te pozycje uda się dość sprawnie odbudować. Jeżeli jesteś ciekawy, jak to się potoczy, to zasubskrybuj mój kanał czy obserwuj mój profil, ponieważ na pewno wrzucę na ten temat jakąś aktualizację. Na no teraz, co zrobić, żeby takie sytuacje nie miały miejsca? Jest to dość proste i błahe. Wystarczy po prostu regularnie aktualizować i serwisować e, swoją stronę internetową. Dzięki temu unikamy takich zagrożeń, wirusów e, i innych rzeczy, które mogą negatywnie wpłynąć na naszą sprzedaż czy widoczność w Google. Jeżeli masz na przykład stronę na WordPressie albo dopiero chcesz ją zbudować, to możesz skorzystać z mojej oferty zarówno budowy stron, jak też opieki nad stronami. E, robię właśnie takie regularne aktualizacje, serwisy. No, i pomagam też w sytuacjach, gdy jakieś wirusy się komuś pojawią. Wszystkie szczegóły znajdziesz na mojej stronie arturkosiński.pl. Dziękuję Ci serdecznie za uwagę. Pozdrawiam z pięknych gór stołowych, które polecam. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie.